Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić mini cewkę Tesli, która może nie tworzy wyładowań elektrycznych, ale bez problemu zapali świetlówki na niewielką odległość. Zapraszam! Do jej wykonania będziesz potrzebować około 10 cm rurki PVC, drutu nawojowego o grubości 1 mm, piłeczki ping-pongowej, zatrzasku do baterii, kawałka przewodu, baterii 9V, przełącznika, tranzystora 2N2222, diody UF4007, rezystora 27 kOhm, folii aluminiowej oraz jakiegoś pudełka, które posłuży nam za podstawę. Zaczniemy od wywiercenia w drutce dwóch otworów o średnicy naszego drutu, około 0,5 cm od jej brzegu. Przekładamy drut przez wykonany otwór, zaginamy go i zaczynamy nawijać naszą cewkę. Jeżeli drut nie zablokował się przy otworze, to możecie zabezpieczyć go taśmą. Kiedy zaczniemy się zbliżać do drugiego otworu, ucinamy drut i przekładamy go przez otwór. Powinno to wyglądać tak jak na filmie. Jeżeli zwoje są luźne, to możecie naciągnąć drut kombinetkami, ale uważajcie, ponieważ łatwo go zerwać. Za pomocą np. papieru ściernego ściągamy izolację z obu końców drutu. Piłkę owijamy kawałkiem folii aluminiowej i ucinamy jej nadmiar. Wykonujemy w niej otwór i przekładamy przez niego drut, a następnie zaginamy go tak, aby dobrze się trzymał. Teraz przyklejamy piłkę do cewki. W podstawie musimy wykonać kilka otworów. W moim przypadku wystarczyły 4. Jeden na przełącznik, 2 na przewód uzwojenia pierwotnego oraz 1 na drut, czyli uzwojenie wtórne. Gdy otwory są gotowe, przykręcamy przełącznik i przyklejamy cewkę do podstawy, przekładając drut przez otwór. Pozostało nam wykonać uzwojenie pierwotne. W tym celu jeden koniec przewodu przekładamy przez otwór i zabezpieczamy go klejem. Dwukrotnie owijamy nim cewkę, przekładamy przez otwór i także zabezpieczamy klejem. Teraz czas wszystko podłączyć. Jak widzicie, schemat jest dość prosty, ale tym, którym nic to nie mówi, pokażę, jak to podłączyć krok po kroku. Link do schematu, jak i pełną listę części znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy od połączenia plusa baterii, czyli czerwonego przewodu, do jednego z wyprowadzeń przełącznika. Drugie wyprowadzenie łączymy z jednym końcem uzwojenia pierwotnego. Drut uzwojenia wtórnego łączymy rezystorem z uzwojeniem pierwotnym. Za nim podłączamy bazę tranzystora, czyli jego środkową nóżkę. Do kolektora, czyli prawej nóżki patrząc od płaskiej strony, podłączamy drugi koniec uzwojenia pierwotnego. Pozostała nóżka to emiter i do niej podłączamy minus baterii. Pozostało nam wlutować diodę pomiędzy emiter a bazę tranzystora. Strona ze srebrnym paskiem musi być podłączona do bazy. Teraz wystarczy podłączyć baterię i ewentualnie ją przymocować. Nasza cewka jest gotowa, więc czas ją wypróbować. Włączamy zasilanie i zbliżamy do niej świetlówkę, która powinna się zapalić.
Kiedy zbliżam dłoń do cewki, świetlówka świeci coraz słabiej, a kiedy jej dotknę, gaśnie. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!